Wrócimy jeszcze do tych lanów i tego wszystkiego, bo też powiedziałeś, że 10, powiedziałeś o moim wpisie, no to powinniśmy coś o tym powiedzieć. Nie wiem, jak ta sprawa wygląda, bo to łatwo jest powiedzieć i ocenić w przypadku takim, zaoferowaliśmy pomoc i w ogóle no, Zero Tenacity myślę, że jest otwarte w tym kierunku i dlatego bardzo chciałbym współpracować dalej z tą organizacją, bo myślę, że możemy razem zrobić fajne rzeczy, natomiast to jest wierzchołek góry lodowej procesu, który wtedy wygląda tak. Ile, co tam, na ile starcza, jakie rzeczy mam przygotowane, jak cały event wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No proces organizowania wydarzenia na kilkaset, czy może już w naszej wyobraźni raczej kilka tysięcy osób, no to jest trochę bardziej skomplikowany niż wpis na Twitterze, prawda? Z którego można wyciągać jakieś wnioski. Natomiast wiem, że teraz, kiedy zdaję sobie sprawę w ogóle z czegoś takiego, co nie, że jest przynajmniej jedna organizacja, która jest chętna kontynuować współpracę w taki sposób i na takich warunkach i tak się oferuje, no to może faktycznie możemy zrobić coś po prostu więcej. Bo biorąc pod uwagę też, że mamy, tak jak mówiłem wcześniej, i swoje zobowiązania, i swoje wymogi, swoje cele na dany sezon, no to najprawdopodobniej zostało to po prostu zapomniane gdzieś w gąszczu innych rozmów i setek wiadomości, które są robione w trakcie sezonu. Ale to nie powinno być tak, że mamy ten 10 sezon, jubileusz, no, gdzie było obiecywane Złote Góry i że to będzie taki piękny, piękny sezon i tak dalej. Ludzie naprawdę są na tego lana już napaleni jak szczerbaty na suchary, nie? No, no. I czy to nie jest tak, że w takiej sytuacji Ultraliga powinna zrobić no dosłownie wszystko, żeby to się wydarzyło? I jeśli chociaż jakaś mała szansa się nagle pojawiła, ktoś chce pomóc, nie? To nie powinno być jakoś chociaż próba podjęta tego? Nie wiem, zobaczymy, co się da zrobić, a bo na koniec wyszło tak, że mamy znowu lana w tym studiu Polsat Games i to też jest git ogólnie rzecz biorąc. Znaczy tak, ja się nie dziwię, no ludzie są po prostu zmęczeni, co nie? Bo, no są zmęczeni. Bo od 5 lat to studio... 10 sezon, nie? To tak, no, kawał historii. Od 10 lat, jak napisałeś nawet. O, widzisz. Na Twitterze, tak, tak, tak. No to przypadek. Już 10 lat Ultraligi, toż to dekada, zaraz rower na komunię dostaną. Teraz zobaczę, czy tak napisałeś. Tak, 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 napisałem. Ty kontynuuj, ty napisałeś. Natomiast, no... Najprawdopodobniej powinno być jak mówisz, ale co z tym możemy zrobić teraz, a propos tego poprzedniego sezonu? No może pozostać pewna gorycz, prawda, w ludziach i społeczności, ale wydaje... Z dziesięcioletnim stażem. Tak, 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 z dziesięcioletnim stażem jest to pisane. No, no. Ale wydaje mi się, że to, że rozmyślamy, czy mogło, czy nie mogło, nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Dla mnie celem, no, dla mnie celem jest to, jak to zrobić w przyszłym roku, bo w tym momencie już nawet osobiście czuję, że po prostu jest taki blueballing całej społeczności uskuteczniany, że w przyszłym roku no już trzeba po prostu wyjść, bo zrobisz to. Te dwa ostatnie lata zrobię wszystko, żeby to się udało. To wszystko już Ultraliga robi od 10 lat. Znaczy, no od 10 lat, dokładnie. Dokładnie tak, no ale teraz... Chyba, że nie robiła wszystkiego. Jestem w stanie... No ja myślę, że dawałem dużo mniej na przykład siebie też w ostatnich sezonach niż jest to teraz i jestem jeszcze gotowy dawać siebie w ten sposób przez przynajmniej rok. No chyba, że ktoś się zaopiekuje pewną petardą, to wtedy mogą się zmienić priorytety. Boże, dobra. Natomiast... Znaczy, dobrze. Ten temat i tak się musi pojawić. Nie, no, nie, właśnie nie musi, dlatego go odhaczyłem w tym momencie. Musi, właśnie ale... musi. Nie dlatego, że piszesz o swoim przyrodzeniu, co moim zdaniem jest i tak dziwne, ale dlatego, stary, że... Stary, Ice Speed to piszesz... od razu sensacja, jak mu się wymsknie wąs. Dobrze, tylko że on pokazał, a ty piszesz tylko o tym, także my nie wiemy, czego się spodziewać. Błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Dobra. W porządku, nie mieszajmy w to już naprawdę. Boga możemy zostawić. Tak, no zostaw. Dobra, wracając do no tematu. Dobra, mów. No. Chodzi o to, że jakby już żarty na bok. Tak. Czuję, że przez następny rok, o ile nie zmienią się coś nagle gdzieś prywatnie u mnie, no to jeszcze następny rok jestem w stanie sam z siebie i to
nie mówię o innych ludziach, mówię tylko o mnie, Dawid Azoletachowicz. Jestem w stanie dawać tyle z siebie, ile tylko potrafię, a myślę, że w tym sezonie udało się dzięki temu spiąć całkiem dużo rzeczy i no powoli, małymi krokami, może inni chcieliby, żeby te kroki były stawiane większe, ale no może nie są po prostu, może ta scena nie ma takiej wyporności jeszcze, żeby tak szybko stawiać niektóre kroki. Dlatego, że jest porównanie na przykład do Meet and Driftu, ale z mojej perspektywy to nie jest do końca miarodajne stawianie obok siebie tych dwóch eventów, bo tutaj byłby LAN Ultraligi z konkretnymi drużynami itd., itd., a jednak Meet and Drift to jest bardziej festiwal riotowy, gdzie dzieje się dużo więcej rzeczy, więc żeby nawet dorównać oczekiwaniami co do jakiejś aktywności, co do tego, co będzie na powiedzmy lanie ultraligowym, trzeba przygotować masę innych atrakcji i przygotować w zasadzie no znowu kolejny cały event. Czy to jest do zrobienia? Wszystko jest do zrobienia. Absolutnie wszystko. Jeżeli ja zacząłem rapować, to wszystko jest do zrobienia. Dobra, tylko jak to zrobić, ile to wymaga czasu, no to już jest zupełnie inny temat. I ile on kosztuje. Bo to są często bardzo duże problemy. Ale wierzę, że uda nam się to zrobić i mam na to pomysły, w jaki sposób można takie rzeczy powoli pchać w tym kierunku i wierzę, że zostaną zrealizowane. A Ultraliga albo podmiot zarządzający, po prostu jako podmiot. No, w sensie frenzy. Tak. Ma jakieś problemy finansowe, z którymi się na co dzień boryka? Nie wiem. Bo ja się czasami zastanawiam, o co chodzi z tymi grantami, o co chodzi z tymi nagrodami za poprzednie sezony, bo wiesz, no, jak już dzisiaj mówiliśmy, my mamy kontakty z różnymi organizacjami, nie? No macie. No i jedna z ważniejszych organizacji w tym kraju, o ile nie najważniejsza na ten moment. Ciekawe kto. To już zostawię ludziom do własnego domysłu. Skarży się ludziom zaufanym, że na przykład w maju tego roku jeszcze musieli walczyć o nagrody z poprzednich sezonów. Nie wiem. Serio nie wiem. Ja nie jestem przy tym temacie w ogóle. No, też nie mogę być przy każdym temacie, prawda? I we wszystko wpychać nosa, bo to nie jest nawet moja robota. No, ja nie jestem w stanie nawet super dużo zmienić, oprócz ewentualnie podbijać. Jeżeli się dowiaduję, że są jakieś takie problemy, no to staram się spytać i podbić, ale nawet na swoim przykładzie. Też masz z nimi problemy, tak? nie z nimi. Natomiast ja tutaj nigdy nie miałem takich problemów, jeżeli chodzi o ten podmiot. Natomiast pracując, robiąc różne zlecenia freelancerskie na montaż i tak dalej, najdłużej jak czekałem na hajs, to będą 3 miesiące, podbijając praktycznie co tydzień temat jak tam. No może smutna prawda, rzeczywistość, nie wiem czy tak powinno być, ale przez to, że my bazujemy na umowach i tym, że najpierw ten dostaje gaz od tego, żeby mogło pójść do tego, no to się robi nitka pewnych osób, gdzie osoba na samym końcu mówi, ej, dlaczego ten mi? No bo ten mi jeszcze nie zrobił, bo ten mi. I z mojego doświadczenia powiedziałbym, że to może być najczęstszy problem, bo sam się z nim spotykałem bardzo często. Tak łatwo jest postawić 2 tygodnie płatności na fakturze, a później się okazuje, że po miesiącu nie ma. I dlaczego? Mhm. Bo są problemy z księgowaniem i tak dalej. No nawet dzisiaj patrzyłem na jakiś problem, że komuś przelew jeszcze nie przyszedł, no ale no nie wiem, no od nas gdzieś tam płatność wyszła na starcie sierpnia. No i co możesz z tym zrobić więcej? No dlatego nie wszystko jest takie zero-jedynkowe i czarno-białe, jak się może wydawać. Wiem, że wchodząc w ten rok takich problemów było dużo więcej, a chyba wchodząc w 20, bo teraz nie wiem, za jakby mówisz o maju, prawda? No to tak, wtedy te rzeczy mogły jeszcze występować, no ale z tego co mi wiadomo, no to teraz są chyba jeszcze do wypłacenia granty, po prostu, bo jest na to czas. Nie pamiętam, ile jest nawet na to czasu. No i dalej nawet nie wiem, co może być do wypłacenia, co nie. Wiem, że to jest cięższy proces. Z tego co pamiętam, to z tymi grantami i nagrodami, to w regulaminach w ogóle jest taki nieprzyjemny dla organizacji zapis, że czas to zależy od tego, co organizator będzie chciał.
Nie, nie wiem, ja nawet nie znam, ja pamiętam, tej, ja nawet nie znam tej umowy, ale... bo ty możesz nawet zmienić tę umowę, bo robisz, tam czy robiłeś w orgach, co nie? Ja nawet tego nie widziałem. A pytanie, z którego roku to też jest? No, bo od tego roku są też inne umowy i to jest no w ogóle inaczej procesowane. Dlatego nie wiem, jak to teraz jest z tymi grantami. Tak. Słuchaj, jest jakaś kija w międzyczasie, Samsung Galaxy, o którym ja w ogóle zapomniałem, że jest, bo jakoś nie słychać za dużo o tym sponsorze i w ogóle akcji. Widzowie się pytają. Chłodno zrobiło fajnie. Co? Że się chłodno zrobiło fajnie, przyjemnie. No, siedziałem no tak, ulany cały. Chłodno to się zaraz zrobi. No, dawaj. Nie, no może nie. Jednego pomidora na show chyba mam, co? Jeden pomidor już był, bo drugi raz nagrywamy. A, no to nie było w takim razie. Dobra, no. No, czegoś powinni się widzowie spodziewać po tych jeszcze współpracach, jakoś coś to dotknie ich. Czego w ogóle mogą się spodziewać? Bo tak jak mówię, ja o tym, że jest Samsung, to w sumie zapomniałem, a to jest w ogóle partner tytularny. Tak. Pomidor. żartuję. No. Zastanawiam się po prostu, z której strony zacząć ten temat. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że jest to też pierwszy sezon razem z tymi sponsorami, to ta współpraca też jest całkiem, nie wiem jak to ująć, czy bezpieczna, wiesz o co mi chodzi, prawda, że jakby wchodzimy, testujemy się może trochę nawzajem, coś nie takiego. Nie ufacie im, coś takiego? Tym sponsorom. Nie, absolutnie, myślę, że zrobiliśmy fajne rzeczy, no i ej, no. Było gdzieś tam watch party z jakimiś influ nagrodami do wygrania. No to są rzeczy, które przynieśli też ci sponsorzy. Tak jak mówiłem wcześniej, te kroki może chcemy, żeby były dużo większe do tego, żeby pchać do przodu, ale wydaje mi się, że z każdym krokiem i pewnym ulepszaniem rzeczy to też jest dobra droga. Jak było watch party rok temu chyba w Espocie, które gdzieś tam po prostu było i było oglądanie, nawet nie pamiętam, co tam było dokładnie, bo mnie tam nie było. Ale teraz jak to planowałem, no to razem z innymi, to jest tak. A to nie było tak, że był w ogóle tam Silvan i co jakiś czas w Polsacie nawet... No jak było jakieś chyba łączenie ze studio. Chyba, no tak, ale oprócz tego chyba nie było dużo, właśnie nawet nie pamiętam, bo mnie tam nie było. Okay. To jeżeli ktoś był i może przypomnieć, to proszę bardzo. Ja patrzę na to... Ja wiem, dlaczego cię nie było. Mnie też nie było. Nie, to było rok temu. Było rok temu? Tak, to było rok temu. A mnie nie było wtedy, bo byłem w studio. Po prostu. Bo pamiętam ten moment, jak ja pomagałem Trymiemu wtedy przy segmencie tym analitycznym. Co był ten Piotrków z dobrych wiadomości i Piotrków Trybunalski, bla bla bla. No to ja wtedy byłem. Na poprzednim, no to tak. Dobra, już rozumiem, już pamiętam. Nie wiem nawet co wtedy było, wiem, że na tym watch party jest tak. Była strefa, gdzie można było przyjść, zagrać na tych nowych telefonach Samsunga w Wild Rifta, wygrać sobie 100 zł PSC. Można było wygrać masę różnych nagród, czy to koszulki z kiją, czy to koszulki też organizacji, jakieś nagrody rzeczowe prosto ze sklepu Riotu i tak dalej, i tak dalej. No tych rzeczy się pojawia i... Ja wiem, że nie każdy może być zadowolony z na przykład tego, że jest watch party, a nie LAN, ale to jest też forma testowania samej społeczności, jak ta społeczność jest zaangażowana, jaką ma wyporność, prawda? I z tego też mogą być czerpane informacje na temat tego, jak taki potencjalny event LANowy w przyszłości projektować. A jeżeli chodzi właśnie o samą współpracę, no to wydaje mi się, że z mojej perspektywy jest ona bardzo spoko i małymi krokami wierzę, że zostało zbudowane zaufanie teraz między wszystkimi, którzy do tych współprac, no mam nadzieję, to nie jest stanowisko właśnie żadnej firmy i tak dalej. Moja prywatna opinia, bo takie łatwo rzeczy można brać z kontekstu. Słusznie. Można łatwo to wyciągać. Wierzę i takie jest moje postrzeganie, że współpraca i z Samsungiem i z Kiją była bardzo spoko i możemy na podstawie tego, kiedy już są pewne fundamenty zaufania zbudowane, pchać to może dalej i próbować jakichś nowych segmentów, które będą wykorzystywane dzięki tej współpracy, prawda? No bo na zewnątrz też to może wyglądać tak, że widz nie dostaje super dużo i tak dalej, ale no szczerze,
widz też dostaje tę ligę, tak? Dzięki tym sponsorom, że oni mogą być. To nie jest no, tak, że oczywiście. Ta liga wygląda tak, jak gadają, że przychodzi kurwa. Kurczę. Chcesz dokończyć ten wywiad? Oczywiście, no. Że chcę. Że przychodzi, wiesz, 50 osób, siema, no co dzisiaj robimy? No ale no sorry chłopaki. No, jakie taka... 50 osób, jak ty mi przed chwilą powiedziałeś, że kilkanaście osób się jakby, ale zajmuje tą ligą. Uważam. Tak, ale na planie na przykład takiego finału pracowało no. Około 50 osób w samym studio. Dobrze. No bo tak wygląda po prostu większy event w samym studio, co nie? A jak to wygląda z jeszcze większym eventem? Więc chodzi mi o to, tak na co dzień mi chodzi o to przy pracy biurowej, no ale nie można pomijać produkcji, którzy dobrze. Przychodzą... Myślałem, że ich też liczysz już. Nie, to ja tak... Bo chodzi o to, że to jest bardzo ciężko policzyć te wszystkie osoby, które pracują, bo ktoś będzie miał styczność 2-4 na 7, jak ja, Adam i na przykład wcześniej wspomniani już graficy. Już ich pozdrawiałeś, daj sobie spokój. A są osoby, które wiesz, zajmują się głównie transmisją, operatorzy, dźwiękowcy, wydawcy i tak dalej. Techniczna ta bardziej strona. Od technicznej no. strony jest bardzo dużo osób, które pracują dobra, nad tymi dobra. Produktami. To ja bardziej miałem na myśli takiego, nie wiem, czy pomysłów, czy tworzenia. Jakichś spoko, właśnie graficznych spoko, rzeczy i tak dalej. Więc no, bardzo bym chciał, żeby zrobić coś więcej razem z tymi sponsorami. Nie każda współpraca, no jak w każdej relacji, prawda? Trzeba się na początku trochę wyczuć i trzeba sobie wzajemnie zaufać, żeby robić nieco bardziej szalone rzeczy. Dobra, ale jak już mówimy, no to coś tam, pojawiały się chociażby te rozmowy w samochodzie nagrywane, nie? No. Ostatnio. No i tutaj kolejny temat, to jest kanał w ogóle YouTube'owy Polsat Games, bo myślę, że akurat o tym możesz się wypowiedzieć, bo... Zależy o co spytasz. Bo się interesujesz ogólnie kontentem mm-hmm. i tak dalej, nie? Jest jakiś plan ratowania tego kanału w ogóle? Bo to jest taki zbiór wszystkiego, przez co na dobrą sprawę prawie każdy materiał tam dostaje po głowie, nie? No bo ja jestem prawie pewien... No to jest kanał Polsat Games po prostu. Tak, to no, jest kanał ale... Polsat Games. Ja jestem prawie no. pewien, że te materiały dużo lepszy wydźwięk miałyby i dużo więcej ludzi by zobaczyło, jakby nie to, że ten kanał YouTube Polsat Games to jest jedno wielkie świetnisko. Tak. I czy jest, odpowiadając na pytanie, no... Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć inaczej niż... No tak, jest plan. Jest plan, tak? Tak, mam na to pomysły, i które będziemy próbować wdrożyć. No i jak to wyjdzie, no zobaczymy. No też nie mogę przyjść i powiedzieć, dobra, zaraz zrobimy to i powiedzieć wszystko i tak dalej, co nie? No bo... Czemu? My się przystosowaliśmy już do tego, że, no jakby ale... że rzeczy się nie dzieją, które Ultraliga mówi. Także no tak, ale na ten moment mówię rzeczy, spokojnie. Które wierzę, że... Bo chodzi o to, że ja nie mogę powiedzieć, co chcę zrobić, żeby to moim zdaniem działało, co nie? No bo to jest głupie. W porządku. To jest tak, jakbyś, nie wiem, zlikował cały tekst swojej piosenki, wrzucił beat w stemach w neta i powiedział, to będę robić za tydzień. Mam nadzieję, że nikt mi tego nie podkradnie. No, bez przesady. No dobra. Nie podkradnie ci też nikt tego kontentu, do którego teraz wrócę. Powiedz mm-hmm. mi, o co chodzi z tą petardą? Szczerze. Bo to jest tak, wchodzę na twojego Twittera, co jakiś czas, jak już odmutuję, to wchodzę i czytam 10 tweetów o Ultralice. Ależ nam to wyszło. Teraz mam chwilę odpoczynku. Jestem dumny z tej całej ekipy i tak dalej. Po czym jeb, petarda. I rozmawianie o swojej... no o swoich genitaliach, tak? Nie. A co, o czym? Kto powiedział, że genitalia? Nie ja powiedział. Mówię, petarda. Petarda. I tyle. Ja rozmawiam o petardzie. Dobrze, czym jest twoja petarda? Słucham? Czym jest twoja petarda? To jest pewien twór enigmatyczny, który działa na wyobraźni ludzi i który dla każdego petarda jest czymś innym. Ale to myślisz, dla że jak jest... nagrałeś filmik o tym, że trzymasz taki spryskiwacz jeden... powiedz sobie szczerze, że trzymasz go... Nie, kompletnie szczerze, ja nawet nie wiem... Znaczy, to chyba wyszło z tych... moich odpowiedzi pod postami Julki, że to się tak jakoś kurwa przyjęło, a ja zacząłem sobie z tego kręcić no. po prostu beczkę dalej, bo zauważyłem free lajki, a ja lubię free lajki, więc zacząłem sobie to wrzucać. Czyli jak to... twoja petarda nie ma nic wspólnego z twoimi genitaliami ogólnie. Słucham? Nie ma nic wspólnego. Ze suspensorium. Może ma! To już zostawiam otwarte zakończenie. Chodzi o to, że gdyby każdy wiedział i miał to jasno zdefiniowane, to by nie miało tej magii.
A tak to każdy będzie żył w tym uniwersum tyle, ile tylko będzie chciał. Ja nie mam bladego pojęcia, ludzie stwierdzili, że to się kręci, ja mówię spoko, ja się mogę w to bawić dalej. Poprosiliśmy ludzi o to, żeby zadali kilka pytań, ja sobie wynotowałem kilka z nich. Już i tak rozmawiamy, powiem Ci szczerze, ponad godzinę. Myślę, że z godziny 10. No godzinę 40 nawet z tym poprzednim. Nie no, dobra, godzinę tak, 30. Tak, może tak być. Z tym poprzednim wejściem. Kepsik pyta, czy współpraca z MAR jest możliwa i zorganizowanie jakiegoś Meet the Player z kolejki lanowej, czy wystaw... Czy Meet and Greet. Sponsorów... No tak napisał. Żeby tam drużyny przyjechały. Czy wystaw dalej. Sponsorów typu Stoisko Kia, Grow, Gran Turismo, Assetto Corsa i jazda na czas, nie wiem, czapkę czy inne fanty. Czy wyjście do widza nie jest tym, co może uratować Ultraligę? Wyjście do widza, tak, ale jednocześnie nie wiemy tego. No dopóki to nie zostanie zrobione, to nie wiemy, czy to jest coś, co może uratować. To wydaje się jak naturalny następny krok, o czym rozmawialiśmy w dużej mierze wcześniej, ale czy to jest coś, co uratuje Ultraligę? Nikt tego nie wie. Po prostu. Ale wróćmy do tego, co na początku, nie? Z tym Meet & Driftem? Nie wiem nawet. Jak to wygląda? Nie byłem nigdy przy rozmowach z Meet & Driftem, nie wiem jak one przebiegały. Pewnie z tego, dlatego co... to się nie wydarzyło, słuchaj. Nie wiem. Trzeba cię wykorzystywać jak najwięcej. Jezu, ja nie lubię być wykorzystywany, ja lubię być zapraszany do współpracy. To jest trochę lepsze określenie. Więc nie wiem, no, po pierwsze nie wiem, nawet jak te rozmowy przebiegały. A po drugie, nawet nie jestem pewien, czy to są rzeczy, na temat których można rozmawiać tak super publicznie. Bo to już są sprawy między dwoma podmiotami. Początku. Ja tu jestem tylko od pytań, no. Jak nie możesz odpowiedzieć, no to już trudno. Redzak pyta, jaka jest różnica w kosztach zorganizowania LANa w studio, a LANa na wynajętej sali? To jest kolejna rzecz, której no nie mogę powiedzieć. Co ja mam wam dać? Wyceny i pokazać to? Tego chcą! No ja wiem, że tego chcą, ale tego nie mogą mieć. Sprit pyta, czy jako Ultraliga nie da się przycisnąć drużyn o taką postawę jak głupie zdjęcia zawodnika na transmisję? To też powinno być wliczane do wymagań, by dostać grant. Anonimo najlepsza drużyna w Polsce, a podczas playoffów tylko dwóch zawodników posiadało fotografię. No może trzeba, ale to dobre, jest... to jest pytanie w sumie, bo to, w sumie to jest ja nie rozumiem, pytanie. Dlaczego to się nie dzieje. To jest spoko pytanie. No często to wygląda tak, że... piszesz do zawodników i jest takie, no dobra, spoko, i te zdjęcia są albo robione telefonem, które w wyższej rozdzielczości to się nie nadają do pokazania nigdzie niż tylko w tym małym, bo często ludzie pytają, dlaczego jest w tym małym awatarze, a nie ma później na full screenie. Mhm. No bo w tym małym awatarze to jeszcze można pokazać, co nie? Gdzie... nie pamiętam, czy tak było, czy to jest jakby przykład, ale że ktoś nie miał na przykład fotografa gdzieś obok siebie, do którego może pójść, co jest dla mnie całkiem abstrakcyjne, żeby nie mieć fotografa obok siebie. No ale tak szczerze. Ale ty jesteś, szczerze, jesteś w tym odcinku, czy nie? No jestem tak duchem. No to... Ale jedno rzecz tylko. Powinienem mu na to nie pozwalać. Słuchajcie. No właśnie, ja też. Rzeczy ze zdjęciami i kwestia ich dostarczania do Ultraligi jeszcze... W 2022, pierwszym roku, jak byłem jeszcze w Agorok jako menago, to pamiętam, że ja się zajmowałem tymi zdjęciami. Tak jak był sezon z Leonem, no to był Spring 2022. Kończy się sezon 2023. Jakim cudem przez 2 lata nie znaleziono rozwiązania na to, żeby gracze dostarczali zdjęcia. Od 2 lat to jest requestowane. I ja nie rozumiem, jak... To nie jest takie trudne. Kurwa, to nie może być takie trudne, żeby przez 2 lata nie dało się tego ogarnąć. Bo ja pamiętam, no, stary, że nie może być takie trudne. Ile stawiasz studio na przykład, co nie? No, ale... Bo chodzi o to, że... Ale ja nie mam wymagań. W sensie, nie, no tak. Jeżeli ja robię studio, które wygląda jak wygląda, bo to jest moje i mnie nie interesuje, żeby było no lepiej. No tak, ale... Chodzi mi o to, że mamy... ludzie na to narzekają i jakby ja rozumiem ten system, że dobra, gracze, zróbcie sobie foty. W 2022 na Spring nie dali rady. Dlaczego nic się nie zmieniło przez te 2 lata? Bo są inne rzeczy do robienia. Nie, masz 24 godziny, każdy jest tylko człowiekiem, jakby każdy kiedy... No ale patrz... ja tego nie kupuję wytłumaczenia. Ale dasz mi kurwa skończyć, czy... Ale dasz mi... Daj mu, daj. Ale dasz skończyć, daj. Czy no. Będziesz przerywał po 2 słowach? Są rzeczy, które... My też mamy
swoje problemy i swoje rzeczy, którymi się zajmujemy przez cały ten czas. Jeżeli codziennie będzie ping, nie wiem, bezpośrednio do zawodników, trenerów, drużyny, bo na przykład z mojej perspektywy, no to jest też rzecz, którą powinna się chyba bardziej docisnąć drużyna, bo to dla nich jest lokowania sponsorskie, które znajdują się na koszulkach, są menadżerowie drużyn, no my możemy się na przykład, czuję, odezwać tylko do drużyn i do menadżerów, ale coś, co chyba jak ciebie nie było, mówiłem. Czy nagle jako liga masz mikromanedżować 50 osób, żeby zrobili poprawne zdjęcie i je tobie wysłali? A kiedy... to jest wasza transmisja, a nie drużyny, tak w sumie. Znaczy to jest też liga i to jest też produkt. No ale ja też uważam, i tak jak mówiłem wcześniej, transakcja wiązana jest ale... szersza. Dobra. Miało cię tu nie być! Dobra. Znaczy nie, no dobra. Do komu, no. Do komu to jest potrzebne i komu na tym powinno zależeć, determinuje to, co ludzie o tym myślą. W sensie... Both, myślę. Nie. W sensie... Tak, myślę, że both. I jednym, i drugim zależy tak samo. Ja się zgadzam z tobą, chodź, że... weź to krzesło i tu chodź, bo to jest naprawdę... Przestań udawać, no. Żałosne. Ja się, ja no, siedzę tuż obok. Chodź. Tutaj chodź, to... Okej, okej. Do pieca jeszcze. Ja się zgadzam z tym, że na tym powinno leżeć drużyną, nie? Ale zobacz, że opinia jest taka ludzi, że oni mają problem o te zdjęcia do Ultraligi. Więc jeżeli ludzie mają o to problem, no to moim zdaniem liga powinna się zastanowić, w jaki sposób rozwiązać ten problem. No może tak, no. I wiesz, moim zdaniem, sorry, ja nie mogę uznać argumentu, że przez 2 lata nie było czasu, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, żeby znaleźć rozwiązanie na ogarnięcie dobrych zdjęć. Po prostu w to nie wierzę. To nie jest wystarczający argument. No na szczęście jeżeli... to nie jest żaden wyznacznik, czy ty w to wierzysz, choć. No ale, no, ale mi się... No... Że ty w to wierzysz, czy nie, bo tak jak mówiłem na początku, dla mnie to jest... w 20, już przez ostatnie 2 lata, no tak. Że w tym roku pracują tam też zupełnie nowi ludzie, którzy może nawet, nie wiem, no, albo nie byli świadomi, że to jest aż taki problem. Przez ostatnie lata nie było to też aż tak naznaczane przez innych, a tworząc coś dużego jak Ultraliga, czy w ogóle produkt, który jest akredytowaną ligą w ERL-u i tak dalej, no to masz milion innych rzeczy i milion innych problemów, którymi też się zajmujesz w trakcie ogarniania takiej ligi. Zresztą. To jest pewna kropla w morzu potrzeb, bo są rzeczy, które musisz załatwić, bez których ta liga w ogóle nie będzie funkcjonować. To, że jakby kilku zdjęć nie będzie albo nie są wrzucone do paczki czy coś takiego, no to nie zawsze jest też coś, co sprawi, że jakby... zagubiłem. No. To jakby brak tych kilku zdjęć nie jest czymś, co sprawi, że liga nie będzie funkcjonować, a są rzeczy, które jeżeli tym się nie, na przykład będziesz zajmować i tak dalej, bo przykładem na przykład ogarnianie influencerów na jakiś taki meet and greet, no to jak wam się wydaje, ile to zajmuje czasu, ale żeby to zrobić? Nie odbiłem, bo jeszcze chciałem w temacie tych zdjęć, bo mnie osobiście, mnie drażni, że nie ma tych zdjęć. No powiem szczerze, drażni mnie to, że nie ma tych zdjęć. Szczególnie, że niektóre te sytuacje dla mnie są absurdalne. Dajmy na przykład Shadowas, który miał zdjęcia robione w Ultralidze na Media Dayu. Te zdjęcia były obecne. Kiedy subował go Skilli chociażby, nie było tych zdjęć. Dlaczego? Nie wiem. Też nie wiem. Savero, który miał robione zdjęcia na Media Dayu. My w Fabryce Sportu mamy go pod swoją kuratelą i my mamy te zdjęcia z Media Dayu Ultraligi w outficie Anonymo, wykorzystujemy je na naszych grafikach. Dlaczego nie ma zdjęcia Savero na Ultralidze na finale? Dlaczego nie ma zdjęcia jak Neramina? Nie, ma zdjęcia nie było Savero zdjęcia Savero na Ultralidze nie było. Na finale. Czy na finale były kamerki, ale wcześniej wydaje mi się, że Savero zdjęcia nie było w trakcie sezonu. A czy to na finale, czy wcześniej? Nie, wcześniej. Okej. Okay. A zdjęcia były na Media Dayu robione. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego nie ma zdjęcia Neramina, które wcześniej było pokazywane na transmisjach w tym turbanie? Dlaczego nie ma go teraz? Zdjęcie Prime'a rozumiem, bo on jest kontrowersyjny. To był finał. I wiesz, koniec końców jest tak, jak powiedziałeś. Chodzi o kilka zdjęć, bo większość zawodników jest na Media Dayu. Mówimy tylko tutaj o zawodnikach, którzy mają problemy z wizą. Więc jeżeli sprowadzimy że... Ten problem jest w ogóle dużo bardziej widoczny w tym sezonie. Biorąc pod uwagę, tutaj będzie chyba draft. Biorąc pod uwagę to, że... No i nie ma zdjęcia Savero. No i czemu nie ma zdjęcia Savero? No to jest dla mnie absurdalna sytuacja. Nie wiem, stary, bo kolejna ja sprawa też, jest taka. Wszystkim... Mówimy o 10-15 osobach, ale mówimy o 10-15 osobach, które... Ja po prostu tego nie rozumiem zupełnie. 10-15 osób nie przyjedzie na Media Day, tak? No. No to w takim razie nie mówimy o mikromanagowaniu 50, tylko kilkunastu osób. Czy to jest wysiłek, którego nie jesteśmy w stanie załatwić i wypracować tutaj na przestrzeni 2 lat jak pracy myślisz, nad produktem? Jak myślisz, jak wygląda na przykład ogarnianie influencerów? Bo to, że z zewnętrznej perspektywy dany produkt ma 2 lata,
to nie znaczy, że wewnętrznie ten produkt ma 2 lata, jeżeli wiesz co ale chodzi. Ale ten przykład, produkt ma 5 lat. Nikogo nie interesuje. Znaczy, no tak, no nikogo nie interesuje, ale jeżeli chcemy brać wszystko pod uwagę i chcemy być miłościwi wobec każdego, no to myślę, że fair jest też być miłościwym wobec zrozumienia pewnych rzeczy, które się dzieją w lidze również. Że nagle chcemy, a dobra, to są ludzie, coś tam, gracze, nie wiem, potrafią słabiej performować i jest to czynnik ludzki i tak dalej, słabsza forma dnia. Wiecie, że kurwa wszędzie może być czasami słabsza forma dnia i ja nie mówię tego jako wytłumaczenie, o, to dlatego, tylko kiedy robi się tak duży i tak skomplikowany produkt, jakim jest Ultraliga, co zauważyłem na własnej skórze, bo ja przez ostatni miesiąc na przykład osobiście bardzo dużo rzeczy nowych robię po prostu dla mnie. I tak jak mówię, mikromanagowanie zrobienia zdjęć, wysłania zdjęć i tak dalej, jak myślisz, ile zajmuje na przykład ogarnięcie influencera? Bo mi też się wydawało, że to jest kol i spoko. Nie, no wiem, że to jest dłużej, ale... No to dlaczego myślisz, że ogarnianie gracza i wysłanie go po zdjęcia, żeby zrobił w pewnych wymogach technicznych i tak dalej, jest zawsze aż takie super proste? Bo czy wierzę, że coś takiego da się zrobić? Tak, wierzę i w tym roku wiele innych rzeczy było naprawianych wewnętrznie, coś o czym rozmawialiśmy, jak ciebie nie było tutaj, co nie? No nie będę się powtarzał 2 razy, jak chcesz, to sobie obejrzysz. No, będę to montował. Będzie montowane. No. Natomiast... No też jest pewna, powiedzmy, wewnętrzna, nazwijmy to roadmapa i są pewne cele, które chcemy realizować jako liga i nie wszystko naraz. No ja wiem, że każdy ma swoje prywatne pretensje łatwo jest naznaczyć i wytknąć, biorąc pod uwagę, że problem jest na przykład szerszy przez to, że głównie z jednej drużyny na przykład nie ma wiele osób, bo 2 graczy z Turcji, którzy nie mają wizy, żeby przyjechać i tak dalej. Natomiast to, że jakby mam wrażenie, że mało osób się zastanawia, że może jest jakiś powód ku temu, a nie tylko, że komuś się nie chce tego robić. No tak, może zajmujemy się milionami innymi rzeczy. Ja powiem tak. Nie miałem zdjęć zawodników Bowl Split online, jak jeszcze byłem w Agrogue, i te zdjęcia udało się pozyskać w taki sposób, że wchodzisz na Google'a, rozmawiasz z zawodnikiem, siema, gdzie mieszkasz? No, mieszkam tu i tu. Sprawdzasz, gdzie jest jakiś fotograf, wykonujesz połączenie telefoniczne do fotografa, umawiasz się razem w komunikacji z tym zawodnikiem na datę, on tam idzie, robi zdjęcie, ty to powinien robić? Otrzymujesz. Ty to robiłeś? No tak. Kim byłeś? Menadżerem. Drużyny. A tak, menadżerem, ale to nie były zdjęcia, które ja wysłałem do Ultraligi, to były zdjęcia, których ja potrzebowałem do jakby social media na co dzień. No, i chodzi mi o to, że jeżeli jest to rzecz, na którą ludzie narzekają, jeżeli to jest problem, który chcemy rozwiązać, to rozwiązanie tego trwa 3 dni wykonania tych telefonów do różnych miejsc i ustawienia się z tymi ludźmi. Jeżeli weźmiesz jedną osobę, posadzisz się, to jest tak, twoje cały dzień robisz tylko to. I wydaje mi się, że te 3 dni jesteś w stanie od jednego pracownika. Nie wydaje mi się to niemożliwe. Jeżeli to jest twoje jedyne zadanie, to tak, bo to było twoje jedyne zadanie jako menadżer. Nie było jedyne. Na tamten okres. No. Boże, daj dokończyć. Na tamten okres to było twoje zadanie, muszę załatwić to. A kiedy siedzisz i masz to, jak to powinno wyglądać z mojej perspektywy, powinno być na przykład odezwanie się do organizacji i to jest zadaniem drużyny. Po coś są ci menadżerowie drużyny? Po co istnieje menadżer drużyny, jeżeli ja mam na przykład bezpośrednio do zawodników się odzywać, żeby każdy zrobił zdjęcie? Nie, no okej, ja się zgadzam, tylko że... I powinna, no może powinna być wzmocniona ta organizacja. Zdaniem... Czy to jest problem aktualnie tej sceny i tego produktu? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem w pewnym stopniu jest. Nie. I kolejna sprawa jest taka, że moim zdaniem to co mówisz, się rozbija trochę o filozofię. I moja filozofia jest taka, że można ciągle zamykać się w... Nic. Cała ta sytuacja jest dla mnie... Absurdalna. Jest dla mnie też całkowicie. Ale w porządku, róbcie co chcecie. Że można się zamykać w tym myśleniu o tym, dobra, moje kompetencje są takie i takie, nic z tym nie robię. Ale tak działa świat. No, to nie jest kwestia filozofii, to jest kwestia świata. Ale chodzi mi o to, jesteś zatrudniany do jakichś rzeczy, które umiesz robić, spoko, które robisz. Spoko. Bo ja mogę zacząć uczyć baletu, ale nauczenie jednego ruchu będzie zajmowało mi
Nie, to nic okay. u nas. Będzie zajmowało mi pół roku, ale po to zatrudniasz osobę, która trenuje balet od 10 lat, żeby ona tego jednego roku nauczyła kogoś 5 minut. Ja to rozumiem i nie mówię, że tutaj trzeba koniecznie, wiesz, wypruwać z siebie żyły, ale wydaje mi się, że pewne kwestie są do zrobienia naprawdę nie aż tak dużym nakładem pracy, czy sił i wysiłku. No to... A jesteś w stanie osiągnąć i poprawić stan ligi. To też zatrzymam się przy tym, że wydaje ci się. Bo też tak kiedyś myślałem i nie wszystko jest takie proste, jak może wyglądać ale po prostu z zewnątrz. Ja mam wrażenie, znaczy, że ciągle przykład, że rzeczy nie są takie proste i nic się nie zmienia przez cały czas. Przykład zdjęć, no bo chodzi o to, że nie możesz mówić o wszystkim, nawet wiesz, na nagraniu, no są pewne umowy, ja wiem, które cię wiążą. Natomiast... A o czym nie możesz powiedzieć? O co o was sądzę? Możesz akurat. Zdjęcia zawodników możliwe i wydaje mi się, że no to może być jeden z łatwiejszych problemów do rozwiązania. I natomiast szczerze, jeżeli jesteś taki chętny, mogę ci nawet w przyszłym sezonie zapłacić za to, żebyś zmikromanedżował te kilkanaście osób, żeby zrobiły zdjęcia i zobaczymy, co porozmawiać. No spoko, jak mi dasz tyle kasy, że będę zadowolony, to bardzo chętnie to zrobię. No spoko, nie, dam ci tyle kasy, na ile to wymaga. No nie, bo żeby zadowolony, to są magiczne słowa. Jestem dobry w wyłapywaniu takich rzeczy. Żebyś był zadowolony, to wiesz. No, za satysfakcjonującą płacę mogę to wykonać. Pytań było jeszcze sporo, aczkolwiek w taką stronę poszedł ten program, że chyba... No walki żuli się wydarzyły, bo wrócił główny. Co będzie główny. Zakończyć, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz zadać jakieś pytanie. No zadaj, ja już nic nie będę mówił. Dobra, ostatnie, tak? Ostatnie pytanie. No jak chcesz, twój program. No to nie będzie żadnego. Nie no, zadaj. Ja to lubię. Zadaj. Max Swojak pyta się, czy UL zrobiła wszystko, co mogła? I tutaj caps lockiem bym nawet to napisał. Mineramin i Prime pojawił się na finałach. Z tego, co mi wiadomo, tak, bo na początku splitu było to załatwiane. I z tego, co wiem, oni na samym starcie splitu złożyli te podania. Czyli jednak. No tak. W Turcji się czeka rok na wizę. Z tego, co słyszałem. To są rzeczy, ja się w ogóle mało znam na takich prawnych rzeczach, formalnościach i tak dalej. Ja jestem bardziej gościem, który kuma wymyślanie i kreatywność, co nie? Ale kiedy przychodzi do formalności, to ja już tak do tyłu się trochę wycofuję, bo nigdy nie byłem w tym mocny. Z tego, co wiem, no to na samym starcie splitu oni zaczęli to składać, no i no nie dostali. No i co z tym zrobić? No nic nie zrobisz. Zakończymy dwoma takimi szybkimi dosyć pytaniami. Lufa pytania tak zwane. Powiedzmy, no. Kobala pyta. Mój ulubiony filozof. Mój ulubiony filozof? Ostatnio Pyrron nim został. Dobra, bo jest strasznie komiczne dla mnie to, że gościu był ratowany przez innych ludzi, kiedy starał się zanegować, jakby starał się potwierdzić to, jeżeli teraz dobrze pamiętam, że jakby wszystko jest kwestią percepcji, na przykład to, że istnieje grawitacja, to jest tylko nasz wymysł. No. I uskuteczniał skakanie z klifów. Ale własną osobą? Tak, i inni ludzie go powstrzymywali, jego znajomi go ciągle ratowali przed tymi rzeczami. Dlatego wydaje mi się, że to jest pewien poziom absurdu, który jest adekwatny do naszego polskiego powtórka. To jest bardzo dobre. Dobre. Ale jeżeli tutaj zaraz przyjdą filozofowie, to nie było tak, no to możliwe, że nie było. To nam nabiją zasięgi w komentarzach. Tak, będzie Nerdface. Napiszcie o swoim ulubionym filozofie. Kacperek XV, to jest ostatnie pytanie. Oho. Kilka słów o karierze rapera i czy będzie jeszcze coś podobnego do fitu z Kamilem? Będzie. Będzie coś podobnego. Zostanie dopuszczone? Słucham? Zostanie dopuszczone do... Czy zostanie oficjalnego, to... oficjalnego przekazu? Tak. To nawet w tym sezonie nad tym pracowaliśmy, no ale pewne formalności i tak dalej. Jakby inne procesy, które no, wydawało mi się, że na przykład mogę wziąć więcej na siebie niż faktycznie byłem w stanie i tak dalej, no zmusiły, żeby część rzeczy odłożyć na dalszy plan, bo coś nie jest po prostu necessary, jak się to ładnie mówi z angielska, jak tego Mariusz Max Kolonko siedzi i przejmuje władzę w Polsce. A karierze rapera, nie wiem co mogę powiedzieć, ja się czuję silny w tym co robię, uważam, że robię spoko muzę.
Komuś się to podoba, komuś się to nie podoba. Uważam, że tekstowo jestem bardzo dobry, biorąc pod uwagę, co aktualnie oferuje scena. W podziemiu są raczej ciekawsze rzeczy niż w aktualnym mainstreamie, bo aktualny mainstream polega na remiksach, brzmieniu, afrotrapach i po prostu na tym, żeby bujało, co nie mam z tym problemu, bo taka muza, no, jakby wszystko jest robione dla ludzi, no jeżeli ktoś ma swojego odbiorcę, to spoko, ale... Z jakiegoś powodu oni w mainstreamie są, nie? Tak. Znaczy często z innych powodów niż aktualnie muza, którą robią, tak. Natomiast z jakiegoś powodu są, no teraz to nie do końca wiemy dlaczego, niektórzy, ale... Ogólnie ja się bawię bardzo dobrze, szykujemy teraz moim zdaniem bardzo dobry album. Jest gotowy z 6 albo 8 numerów, tylko to wygląda tak, że na przykład w 2 dni zrobiłem 2 numery, teraz miesiąc nic, bo po prostu była masa roboty przy Ultralidze i teraz znowu może złapię chwilę wolnego, to jadę do studia i będziemy robić kolejne rzeczy. I tak w przyszłym roku powinien być nowy album. W porządku. I tyle. Moim gościem był trochę Dawider, trochę Azon. Bardziej Azon. Ogólnie rzecz biorąc. Się wprosił. Ale on się wprosił sam. A jeszcze na starcie było pytanie, czy ty chcesz być tym? Nie, nie mogę. Nie. No ale bo on w ogóle nie był brany pod uwagę. No tak. Masz jakieś expose do ludzi, którzy tam siedzą? Nie. No to nara.